drugi dzień 23. Olimpiady Młodzieży w kolarstwie szosowym i piękne kameralne otwarcie olimpiady. W pierwszym dniu wielkie polskie młode talenty. Julia Kowalska odbiera złoty medal i koszulkę mistrzyni kraju. Michał Gądek jest mistrzem wśród juniorów i to jest wielki kolarski talent, bo on pochodzi z Kopernikusa, tam gdzie Michał Kwiatkowski rozpoczynał swoją piękną sportową kolarską karierę w drodze po tytuł mistrza świata. A więc talenty, deszcz troszeczkę przeszkadza, ale tylko troszeczkę, bo braćkę kolarska jest zahartowana. O godzinę przesuwamy zawody i startujemy. Najpierw dziewczęta, też wiele utalentowanych dziewcząt, mają do pokonania 76 kilometrów, a później wystartują chłopcy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szczęśliwej drogi i zwycięstwa na mecie. Hop, 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 hop. Wśród tych dwóch kolarek będziemy mieli mistrzynię olimpiady. Finisz, 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 mocno, mocno, mocno. I hop! No pięknie, wspaniale. I mistrzynią jest Małgosia Dąbrowska. Atom Woksmety Dzierżoniów. Małgorzata Dąbrowska jest mistrzynią. Ona wygrywa, ona zdobywa złoty medal, Małgosia Dąbrowska. Jesteś wspaniała, normalnie jadę. I na kole ci jechał i dałaś radę w tych zakrętach. Piękne zwycięstwo. Chciałbym, żebyś pochwaliła się swoimi sukcesami, powiedziała o dzisiejszej trasie, o tym wyścigu i o zwycięstwie. Wcześniejszy, dwa lata temu zwyciężyłam w Mini Tour de Pologne. To był mój pierwszy wielki sukces. I teraz też liczyłam na kolejny dobry wynik. Kiedy uwierzyłaś, że możesz wygrać? Ale normalnie ja się chyba nigdy tak nie stresowałam. Wyścig był bardzo długi, przecież dwie rundy po 30 parę kilometrów. Już tutaj czułam na tej prostej, że
mogę jechać z przewagą. Twoje marzenia? Mistrzostwa świata. Europy. Życzę Ci kolejnych zwycięstw, kolejnych pięknych zwycięstw i upragnionego medalu na Mistrzostwach Świata. Dziękuję. Panie prezesie, od razu kilka słów komentarza do tego pięknego zwycięstwa zawodniczki z Dzierżoniowa. No cóż, początek ciężki, deszczowy, złe warunki, skończyło się tak jak widzimy, sukcesem organizacyjnym i Dolny Śląsk górą, najlepsza polska kolarka w Olimpiadzie Młodzieży. Wszystko okej. Jazda ze startu wspólnego, ale wiadomo, że to nie drużyna, ale trzeba sobie pomagać. Drugie miejsce, jak pani to przyjmuje? Czy można było dzisiaj zwyciężyć? Myślę, że można było. Każdy miał szansę dzisiaj, tak? No, ale wyszło jak wyszło, tak? Ja się naprawdę bardzo cieszę z tego drugiego miejsca, bo jakby ktoś miesiąc temu mi powiedział, że mogę zająć podium na Mistrzostwach Polski, nigdy bym nie przyznała. Nie uwierzyła. Tak, nie uwierzyła w to, że mogę być na podium. To jest naprawdę wielkie szczęście, że jest drugie. No i trzecie, koleżanki, tak? Chciałbym, żebyś opowiedziała o dzisiejszej trasie, o tym, kiedy podjęłyście decyzję, żeby znaleźć się w czubie peletonu. Generalnie to na przodzie jeździmy zazwyczaj cały czas, żeby kontrolować sytuację. Jakoś na takich ostatnich kilometrach odjechała nam dwuosobowa ucieczka, no lecz tu na 2 kilometrach uznałam, że trzeba ją dogonić, bo jednak mamy szansę walczyć o najwyższe lokaty. Zdecydowałam się na atak, no i myślę, że był to słuszny atak. Gratuluję tych dwóch miejsc na podium. To dla jednego zespołu, to chyba nie było jeszcze w Mistrzostwach Polski, tutaj w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. No i życzę kolejnych sukcesów. Dziękujemy bardzo. I prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek. Najcenniejsza koszulka, bo biało-czerwona to koszulka niezwyciężona. Tak, 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 to ona. W koszulce mistrzyni Olimpiady Małgosia Dąbrowska, Atom Boksmety Dzierżoniu. I dużo, dużo serdeczności, bo jesteśmy w Borodino. Tak jest, Borodino. A tu się czują wszyscy znakomicie, fantastycznie. Gratulacje Bogdan Banaszek, Robert Radosz, prezes Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego. I teraz fotoreporterzy pracujący. Brawo, brawo, bo przecież to najlepsze, nasze wielkie nadzieje. I dyplomy. Start wspólny jest startem bardziej loteryjnym. Czasówka jest bardziej może przewidywalna, bo ci faworyci jednak z wcześniejszych startów Pucharów Polski, oni się potwierdzają przeważnie. Tak na starcie wspólnym mamy tutaj do czynienia często z niespodziankami, zawodnikami, którzy wcześniej jakby nie istnieli może na podium Pucharów Polski, a tutaj
się pojawiają, także mamy 110 zawodników startujących jednocześnie na dystansie ponad 100 km, tu się wszystko może wydarzyć. Za chwilę będą cztery palce pokazane i prezes jako honorowy starter, prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek da znak do rozpoczęcia kolarskiej rywalizacji w kategorii junior młodszy. Niespełna 4 minuty do rozpoczęcia wyścigu. Przypominamy, 3 okrążenia, bo 36 km i meta, jak obserwowaliście, wjazdy w bramę Borodino i pół łuku i macie metę i rączka do góry i zwycięstwo. 25 sekund do startu, nerwy odrzucamy, głowa z myślą o wygraniu dzisiejszego wyścigu. 15 i za chwilę zacznę odliczać i uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, powodzenia, powodzenia. Prezes pomachał, a przed wami wszystko co najlepsze. Bo każdy kolarz to szczęśliwy człowiek. Bo kolarstwo jest najpiękniejsze. Wielokrotnie mieliśmy okazję, my, nasi mieszkańcy, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, pokazać, że umiemy bardzo dobrze przeprowadzić najważniejsze imprezy w kraju i nie tylko, także międzynarodowe. Kolarze goszczą u nas rzeczywiście przynajmniej raz w roku, a zdecydowanie jeśli chodzi o kolarstwo szosowe, ale nie tylko szosowe, gościmy w Nowym Dworze Mazowieckim, więc to doświadczenie trzeba wykorzystywać i trzeba co roku organizować ciekawe imprezy. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to najważniejsza impreza młodzieżowa w kraju, w związku z czym cieszymy się, że setki uczestników, bo to nie tylko kolarze, kolarki, ale także całe ekipy, które im towarzyszą, mogły podziwiać piękną nowodworską ziemię i piękne szlaki i trasy wiodące wokół naszego miasta. Właśnie tu w Modlinie i w pobliskiej twierdzy zlokalizowaliśmy bazy i pierwszego i drugiego dnia. To trochę pogoda nam pokrzyżowała szyki, ale co tak mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Kolarze to twardzi zawodnicy, więc dali radę mimo przeciwnościom pogody. Dziś właśnie już w tej chwili wyszło słoneczko, więc zakończenie będziemy mieli w pięknej aurze. Wspaniałe zawody, a mam nadzieję, że wywiezione stąd wrażenia będą jak najlepsze. A o ocenę, jak się podobało, to trzeba będzie spytać gości, którzy tutaj po raz pierwszy bądź po raz enty się pojawili. Ale ładna sylwetka takich rabąszczyk na rowerze i jeszcze delikatnie zakręty i już Konrad Kołodziejski i powitajcie Konrada, Konrad Kołodziejski,
On jest mistrzem olimpiady. Brawa wielkie, Szymek Potasznik, brawo. Jesteś drugi, Kośmianka. I już mamy cały peleton. A kto będzie z peletonu? Bo to przecież też jest medal. Też będzie medal. Kto? 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 Kto jest trzeci? Jeszcze moment, jeszcze chwila. Jeszcze się wszystko rozstrzyga, ale walka, ale walka, okej. I już mamy tego, który jest trzeci. Michał Gałka, drugi medal. Michał Gałka jest trzeci. Panie trenerze, gratulacje. Bardzo dobra postawa zespołu, drugi medal w Mistrzostwach Polski w końcu, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, tak jak miało być. Tak, no jest medal, wygrał Michał grupę, oczywiście można powiedzieć, że gdyby nie było odjazdu, byłby mistrzem Polski, ale cieszymy się z tego, co jest, jest brązowy medal, mamy święto w Akademii, drugi medal na tych mistrzostwach, a trzeci, bo jeszcze dziewczęta miały też medal na czas, także... Wracamy zadowoleni. Gratulacje dla pana oraz dla tego dzielnego, młodego człowieka, który tak wspaniale potrafił rozprowadzić grupę, że ta nie potrafiła go dojść. Panie trenerze, najpierw kilka słów pana o tym jego wielkim wyczynie. No jest to wielki wyczyn jego, bo to jest człowiek cały czas od początku sezonu uważany za numer dwa, ale w tym momencie, w tej najważniejszej imprezie osiągnął apogeum swoich możliwości przygotowania i jego stan fizyczny jest tak zadowalający, że mogło to wyglądać tak, jak wyglądało. Założenia taktyczne mieliśmy ustalone, zadziałał plan drugi, że nie poszło to od razu, tam jak może panowie pamiętają, na drugim okrążeniu uciekał Śliwka z Marcem. To się nie udało, bo tamte nazwiska są znane w tej kategorii wiekowej, a człowiek z drugiego planu jest mistrzem Polski i już teraz będzie miał problemy z wygrywaniem dalej, bo już będzie pierwszoplanowy. Także jeszcze raz gratuluję, Konrad, dla ciebie, dla całej rodziny. Łza się wokół kręci, świetnie, grubasku na twarzy. Nie kolarska, czyli pierwszy. Chciałbym, żebyś teraz ty ocenił to wszystko, co się wydarzyło. Kiedy zaatakowałeś, kiedy uwierzyłeś, że możesz zdobyć złoty medal? Sam nie wiem, kiedy to się stało w ogóle. No, pamiętam, że na drugiej rundzie na górce dostałem cynk, żebym skoczył i skoczyłem. Szymon, czy nie wiem, czy imię dobrze mówię, Potasznik, no, złapał się ze mną i pojechaliśmy i zobaczyliśmy, że peleton nas odpuścił. Dziękuję bardzo drużynie, bo na pewno robiła dużo w peletonie, żebyśmy odjechali. I później na końcówce tej drugiej rundy powiedziałem koledze z ucieczki, że możemy dojechać i dawaliśmy z siebie wszystko. Wyjechałem się na maksa i się udało wygrać. Twoje największe sukcesy? No teraz Mistrzostwo Polski i jeszcze w tym sezonie wygrałem Mistrzostwo Polski LZS. Marzenia? Zostać zawodowym kolarzem i walczyć na trasach Tour de France czy Giro Italia. Najbardziej zawodowym kolarzem zostać. Życzę ci tego i gratuluję dzisiejszego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, łzy w oczach trenera Koźminianki Koźminek. Tyle pracy, tyle wysiłku i w końcu upragniony medal. No naprawdę jestem dumny z tego, co on zrobił. Mogę go ucałować, bo to jest piękna sprawa. Nie wiem co powiedzieć w tej chwili, bo to są tak duże emocje. Uciekał 70 kilometrów. Liczyłem na to, że wygra, ale mówię, już nieważne. Pierwsze, drugie miejsce, aby dojechał do mety. Stało się, dojechał. Ma srebrny medal. Mama jego jest przeszczęśliwa, popłakała się w domu. Teraz ty opowiedz o tej trasie i o tym swoim sukcesie. No wyścig bardzo ciężki. Razem z kolegą z fitnessu odjechaliśmy na prawie samym początku drugiego okrążenia. Na ostatnie 2 kilometry już nie mogłem wytrzymać. Strzeliłem, ale udało mi się w końcu dojechać. A więc jestem mistrzem, wicemistrzem Polski. Gratuluję ci tego. I teraz powiedz, jakie są twoje marzenia? No na pewno to będzie Mistrzostwo Świata. A na pewno jeszcze będę chciał za rok powalczyć o te pierwsze miejsca. No właśnie, bo jeszcze rok możesz startować w kategorii junior młodszy i gratulujemy ci tego srebrnego medalu i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej.
No też tak myślę. Niech wiadomość pędzi w świat. Mistrzem Olimpiady Młodzieży wyścigu ze startu wspólnego jest Konrad Kołodziejski, Pacific Nestle Fitness Toruń. Brawo, Konrad! Panie prezesie, prosimy o wręczenie koszulki najcenniejszej, powtarzam, niezwyciężonej, bo biało-czerwonej. Miłosz Potasznik jest wicemistrzem. Michał Gałka jest trzeci z brązowym medalem. Kopernikus, a czwarty Kasper Siński, Huragan, a piąty Radosław Rączak, Kopernikus, szósty Jakub Soszka, Opty Mazowsze, siódmy Jakub Król, Mayday Team, ósmy Dominik Kopi Woda, Górnik Wałbrzych. Brawo, brawo! Gratulacje, dokonałeś rzeczy niemożliwej, dwa medale na jednej imprezie. Wspaniała postawa. Chciałbym, żebyś opowiedział teraz o tym drugim etapie, o tym bardzo trudnym, jakim była jazda ze startu wspólnego. No, wszystko to mi się udało dzięki mojej drużynie, która mi bardzo pomogła na trasie. Bez niej nie zdobyłbym tego medalu. Zapraszam najlepszą drużynę Olimpiady, ekipę Kopernikusa. Prosimy, Marcin, Miętki i te dzielne chłopaki na niebiesko od Michała Kwiatkowskiego. I cały sztab trenerski i ekipa Kopernikus, oni są najlepsi. Brawo, 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 jeszcze raz brawo. Fajne chłopaki, fajny zespół, znakomita kadra szkoleniowa. Czasem podziękować, czasem wyróżnić z tym pięknym serdecznym. Już wiadomo, że ta olimpiada przejdzie do pięknej historii polskiego kolarstwa, bo tu się rodzą nasze olimpijskie nadzieje. I jak prezes Dariusz Banaszek powiedział, za 3-4 lata będziemy światową potęgą, będziemy najlepsi na świecie. Trzeba wierzyć, wiara czyni cuda, a my maszerujemy w mocnym, kolarskim, szybkim tempie na kolarski Olimp.